pięknymi meczami finałowymi zakończyliśmy rozgrywki tegorocznej małej i młodzieżowej ligi halowej piłki nożnej. Serdecznie gratuluję wszystkim udziału w lidze, wspaniałych meczy, bardzo dużo sportowych, wspaniałych wrażeń, które dostarczyliście tutaj i sobie, i publiczności. Gratuluję najlepszym i czas najwyższy, aby tych najlepszych nagrodzić. Serdecznie witam wśród nas pana burmistrza Opoczna, pana Jana Wieruszewskiego. Od listopada rozegrano naprawdę sporo pięknych spotkań, a oto najlepsze drużyny, które brały udział w dzisiejszych finałach. Miejsce czwarte, UKS dwójka, chłopcy już poszli do domu, ale wielkie brawa na nich. A miejsce trzecie, i zapraszam całą drużynę, jest to drużyna SP1 Opoczno. Maple Opoczno i bardzo dziękujemy sponsorowi za wsparcie naszej ligi i za miejsce drugie w tegorocznych rozgrywkach zajęła drużyna Ceramika 2001B. Po pięknej walce i mistrz tegorocznych rozgrywek małej ligi halowej piłki nożnej to Ceramika 2001A. Mamy jeszcze jedną nagrodę indywidualną dla najlepszego strzelca, króla strzelców w małej lidze, a został nim Kacper Giełza. W imieniu sponsora proszę bardzo, nagroda życzona. Najlepszych strzelców ufundowała firma Artko pana Artura Rudzkiego, firma komputerowa. Przejdźmy do Ligi Młodzieżowej, w której również w tym roku brało udział 10 drużyn. Miejsce trzecie i zapraszam całą drużynę, drużyna Czempioni. Nagrody rzeczowe, które w imieniu sponsora wręczam młodzieżowej lidze, ufundowała firma Standard i Promot państwa Rogulskich. I też również bardzo dziękujemy za wsparcie naszej ligi rokrocznie, za to, że fundują nagrody. Miejsce drugie w młodzieżowej halowej lidze piłki nożnej, drużyna Cera 99. Zapraszam drużynę. A
10 jest. 10 jest. Nie. I pora na mistrzów. Mistrzem tegorocznej rozgrywek młodzieżowej halowej ligi piłki nożnej została drużyna zespołu szkół prywatnych. Jeszcze w lidze młodzieżowej nagroda indywidualna dla króla strzelców, którym został Bartosz Kaczmarek z drużyny zespołu szkół prywatnych. Serdecznie chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział w tegorocznych rozgrywkach. Bardzo dziękuję młodzieży. Dziękuję wszystkim opiekunom, którzy przyczynili się do sportowej atmosfery tych rozgrywek. Brawami podziękujmy organizatorom, bo pytałem po raz który ten turniej się odbywa. Tu są wątpliwości, czy 10, czy 11, ale to jest ogromny wysiłek organizacyjny i chwała tym, którym się chce, którzy po raz kolejny zorganizowali wam przez 4 miesiące wspaniałą zabawę. Podziękujmy prawami.